Jurek, powiedz, to 25 lat. Spodziewałeś się, że to będzie tyle trwało? Nie, nie spodziewałem się. Pierwszy finał był tylko po to, żeby zebrać pieniądze na jedno urządzenie, płuca serce, ale po pierwszym finale okazało się, że Polacy chcą po prostu grać, świetnie grają, że starczy nam pieniędzy na 7 różnych ośrodków, które leczą dzieci z chorobami serca. W związku z tym chcieliśmy tylko rozliczyć te pieniądze na drugim finale, ale już zrozumieliśmy na drugim finale, że to załapało, że ludzie się świetnie w tym czują, bawią, że warto to robić. Nie wybiegaliśmy aż tak do przodu, broń Boże. Dzisiaj mamy pomysły na to, co może być za kolejne 25 lat. No myślę, że za kolejne 25 lat posłupięta nie będzie zakazywał grać. Wręcz przeciwnie, to my będziemy grali dla posła Pięty, bo już będzie starszym człowiekiem. Ale to, że gramy od 25 lat, że zrobiliśmy tak dużo, pozwala myśleć, że w Polsce jest niesamowity taki duch jednoczący ludzi, że nie możemy tylko myśleć kategoriami politycznymi, bo to istotnie buduje jakieś przedziwne obrazy. Myślmy takimi kategoriami, jak się bawimy, myślmy kategoriami, jak się bawiliśmy w Nowy Rok, kiedy jeździmy na wakacje, kiedy robimy coś dla innych i nagle się okazuje, że kiedy jest finał, potrafimy robić coś niezwykłego, fantastycznego, zazdroszą nam to ludzie na całym świecie, a cały świat, że gra z nami, tego się kompletnie nie spodziewałem, bo jeszcze mogłem myśleć o tym, że będziemy robili za rok, ale to, że gramy w Szanghaju, że gramy w Tokio, że gramy w Tbilisi, że będziemy grali w Dżakarcie, no to jest absolutnie abstrakcja, nie do wyobrażenia się kilka lat temu, także idzie w super kierunku. Właśnie od 25 lat też gracie w Koninie, to chyba jeden z największych sztabów też w Polsce, około 700 wolontariuszy jest. O, to jest bardzo duży sztab, to jest jak sztab jak w Warszawie, nawet nie wiem, czy my w Warszawie mamy tylu wolontariuszy, bo tu u nas na dole jest też sztab, ten taki numer jeden, to chyba 700 osób nie mamy tutaj. Tak, to jest potężny sztab, 25 lat, to niedużo miasteczek, czy tych miejsc się może pochwalić, że gra z nami od samego początku. Tych sztabów na samym początku było kilkadziesiąt, o ile ja pamiętam, może było 120, pamiętam, że my nawet na takim pasku, na tak zwanym takim rock'n'rollu puszczaliśmy w Telewizji Polskiej podczas pierwszego finału, wypowiedziałem słowo Telewizja Polska, pozdrawiam Telewizję Polską, bo w tym roku nie będzie z nami, ale na tym pierwszym finale puszczaliśmy nazwy wszystkich miejscowości, było chyba ich 120, byliśmy tak piekielnie dumni, 120 miejsc, gdzie będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dzisiaj tych miejsc jest 1700 prawie i już one nawet się nie zmieściły na tym pasku, musiałby bardzo szybko przebiegać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tej machiny nie da się już zatrzymać. To jest już taka machina, która po prostu gra, która jest nie do zatrzymania, no bo to ludzie to robią. To my tu mamy swój sztab tutaj, gdzie my gramy, ale proszę pamiętać, że to sami ludzie organizują. To często się ludzie pytają, no dobrze Jurek, a jak już ty nie będziesz tego robił? No to jest takie pytanie zupełnie z kosmosu, bo to ludzie robią. Zobacz na hasło, że gramy, powołuje się 1700 miejsc, które nie mają żadnych naszych biurek, nie mają żadnych struktur tutaj, które są opłacane przez cały rok. To nie są ludzie, to nie są urzędnicy Wielkiej Orkiestry, tylko są to urzędnicy sami dla siebie. To oni to tworzą, to oni te sztaby tworzą. To jest absolutny fenomen. Ja nie miałem pojęcia, że ktoś w Tokio myśli o tym, żeby założyć orkiestrę, póki nie dowiedziałem się, że polski konsulat odmówił. No to właśnie się przez to dowiedziałem, że ktoś w ogóle chciał. Więc ta siła jest nie do zatrzymania, bo ludzie mają powody, żeby się organizować. Oni potem tej orkiestry dotykają. Przed chwilą był u mnie ludzie z powiatu Zwoleń, i który mówił, gramy już 24 lata i wyobraź sobie, że przez te 24 lata grali ludzie, zbierając pieniądze, nie mając szpitala dziecięcego. Czyli przez 24 lata zdawali sobie sprawę, że wspomagają innych, dopóki w zeszłym roku przyszły do nich urządzenia medyczne dla zakładu opiekuńczo-leczniczego, dla dorosłych. To można powiedzieć, że 24 lata czekali, żeby ten sprzęt w postaci, ta zbiórka w postaci sprzętu do nich przyszła. Nigdy nie wyrażali jakichś pretensji o to. Zbierali dla innych. W związku z tym ten duch w nich jest potrójny, po dziesięciokroć większy niż był jeszcze rok temu, no bo dostali ten sprzęt, więc wiedzą, że warto grać. Dzięki wielkie. I siema. Siemanko.